Dojechaliśmy do Splitu, dzisiaj sobie Split zwiedzimy. Trochę temperatury mamy 38-40 stopni, także trochę nam zejdzie. Ale co, idziemy sobie, zobaczymy Stare Miasto i tam kawałek przejdziemy sobie trasą wzdłuż wybrzeża i zobaczycie, jak to wygląda. Patrz, jakie ładne palmy tutaj są na rondzie. Bardzo ładne. Ale miasto jest duże. Autem tu się odnaleźć to ciężka sprawa. Jak człowiek tutaj jest pierwszy raz. Ja jestem w Splicie już może za trzeci, ale zawsze mimo wszystko trudno się tu jeździ. Tu już widać takie łódki, takie, no jedne z tańszych oczywiście, no. Takie jedne z tańszych. Piękne. O, tam jaki ładny katamaran, ale dojdziemy do... Zobaczcie, jaki to katamaran jest, tam też ładny. Ładny katamaran, co? No tak, on tam popłynęła. Ale to jest buja. Tam wszystko jest, no. Ale buja nim, no. Ej, przyfajnie. Ładny, ładny. Jakiś Chorwat, ten jakiś szeroki. Powiedz mi, jak oni takiego transportują w takim razie? Jak on jest taki szeroki? Są stoczki, spływa i jest na tyle. No bo raczej się go nie da przetransportować. To jest żaglówka tam sobie. Ty, ale on może być jako żaglówka. I jako, wiesz, normalnie, nie? O. Tutaj pewnie jakieś sypialnie, jakieś pokłady. Bo to zasłania na okna. No, tak już my mają pięknie. Zobacz, ten też galanty, co? Ale zobacz, wszystko wchodzą boso. Buty leżą tutaj, wchodzą boso. Nie ma wejścia na pokój. Nie no, tak skromnie wszystko. I mamy główną promenadę, weszliśmy do niej. A to wygląda tutaj. Tam jest. Nie bój się, Ola. No. Kamera cię lubi. No. Tu jest fajna ta alejka z tymi palmami. Przy tej palmie? Ona mi nie odbiła. No właśnie, może palma odbić, no. Mamy tam miasto dalej, tu mamy całą główną promenadę, no. Tu jest alejka trochę cienia, także można fajnie w cieniu iść. I różne wycieczkowce przypływają. Nie wiem, czy pójdziemy, czy może tu być. Bo tu troszeczkę cienia będzie, mi się wydaje. Tak, pójdziemy odtąd. Ale czy są te lody? Gdzie są lawendy? Nie ma lawendy. A jest, lawendowe lody. Co ty robisz? Lody. O, zobaczcie. Lody, lawenda i jakiś tam jogurt.
bardzo smaczne. Pierwszy raz zjem lody lawendowe. Także tak to wygląda. Cena 2 euro za jedną kulkę. Tu mam pół kulki lawendy, pół jakiegoś tam jogurtu. Także to jest jedna gałka. Takie muzeum chyba jest. Się kupuje bilety. Się bilety kupuje, także gdzieś chyba. A, z recepcja. Nie no, ja to zostaję tu chłodniej. To jest to? Tak, znaczy ta brama. Aha. No dobrze, no skoro to jest ta złota brama, albo tam dalej może się gdzieś jest. A grupa idzie w ogóle? Na górę. O, i tam wchodzą na samą górę ty. Sławek, wchodzimy tam. Ja tam wchodzę. Zadarzy coś koło chyba 6 euro kosztowało, ty sobie. Tam trzeba wejść. To idź. Nie, tędy nie ma przejścia. Ale ty tutaj sąsiad z sąsiadem sobie może piątkę przybić, nie? Tak. Nie musisz jeden lub drugi robić imprezy. Tak, otworzę od tego. Tak. Dobrze, coś leży już. Tu jest wejście? Co? Gdzie to? Się wydaje, że to tutaj chyba. Żeby wejść na wieżę, trzeba kupić gdzieś bilet. Nie przy wejściu, tylko trzeba iść do punktu informacji, co tu jest, mamy restaurację, to nie. Żeby tam się dostać, to trzeba iść dookoła gdzieś. Hen. Teraz tu wejdziemy. To tędy wejdźmy może, tu zobaczymy. Jakie kurde labirynty. Ale uliczki są zajebiste. Fajne, nie? I wcale nie jest tutaj tak gorąco. W tamtej pierwszej części było gorąco, w tej to nie. A może się kupowało w tej bramie tam. Bilety na wieżę. A, bo my tędy wchodziliśmy teraz. Tędy tak, tędy wchodziliśmy. Tylko z drugiej strony tam. Tam się skręcili, może tam może trzeba wyjść. Nie wiem. No okaże się, że chyba wrócimy do tego poprzedniego punktu. Nie, to jest. Agat, nie to nic, to ty to wiesz. Ja pierdę, kropa, coś ty wymyślił! Coś ty! A ty jest jeszcze lepiej! Coś ty wymyślił! Ty do jaja! Jakie schody! Coś ty wymyślił! Stary! Coś ty wymyślił! Ty tu nie widzisz, no Aga. Gdzie? Tak. No tam był exit, nie? Tak, wyjście tam jest. Dasz radę. Wysokawe te stopnie, nie? No kurwa, stopnie. Ja pierdzielę. Dobra.
O. Ty no co, tu w jedną stronę coś ruch, czy w dwie strony? O, tego nie wiem. Nie masz. Nie ma. Ja pierdolę. O! Co się stało? Bubek. Mat. Ale tutaj nic nie widzisz przecież, no. No chociaż tutaj, do to naga wejść, zobaczysz, no. Tu już coś widać, no. Pokaż łeba. Gdzie by ci się stało? Nie ma, tak? Jakaś mam? No chodź. Nie. Uważaj, bo ludzie idą. Już przepuścimy może. Chodźmy na bok. Przepuścimy. Zobaczcie, jaka panorama ładna. Jesteśmy wyżej jeszcze na wieżę. Tu miasto. Kolejny poziom wysokości. I jeszcze wyżej idziemy. Ale ładnie już widać. I miasto, całą panoramę miasta. Z tej strony. Jestem na górze. Udało się wejść. I zobaczcie, no ładnie stąd z góry wygląda. Ale tutaj wodę ładnie widać. Jeszcze odpływa prom. Może będą jakieś te sceny, nie? Tu jakieś te zostały się filary. A tak to tam wygląda. Tam byliśmy na samej górze. Tam, tu. Nie, zobacz, masz magnes lepiej. Stąd. Nie budu przyjechać. O, takie kufelki fajne, nie? W ogóle wszystko świetnie właśnie, nie? Harry Pottera. O, kraina zielków. To jest jakiś główny plac chyba. To jest jakiś główny plac. Prawdopodobnie. Nie wiem. Ale wiem, że tutaj też jest ciepło. A między tymi alejkami było chłodniej. Myślałem, że jakiś rycerz idzie ze zbroją. Ona czeka. Fajna alejka, będzie szeroka. Bockiem. Tutaj z sąsiadem sobie pijesz, wiesz, okno w okno, nie? Nie no, nie wierzę. Krótkie przejście. Ale fajne. Ale fajne. Nie, tutaj nie ma przeciągu wiatru żadnego.
Tu czy tu? Na prawicy. Na prawicy. Tu chyba pizzę robią. A tu masz kepsa. Tutaj gdzieś piwko, bo tu chłodno. A tu kebs po ile mają? 9,80. Tu jest 9,80. O, mają te kubki fajne. No to trzeba gdzieś stanąć. A z góry widzę fontanna jakaś chyba jest. Co mi się wydaje. Ten taki kolorowy ty. O, na pewno jest ciepły. Tu stąd wylatuje woda. Z tej ręki do tego lejka. Do lejka. Ale leciała, bo widziałem z daleka. Skąd leciała? Z tego, z kciuka. Z figi z makiem. I budki dla kotów. Kotki sobie leżą. No my teraz idziemy już do... Tu dużo weszliśmy. Coś tam materiału nagrałem, ale co to wyjdzie, to zobaczymy. 37 stopni pokazuje, także w cieniu. Także jest ciepła woda chodzenia, także dla mnie trochę za ciepło. Się słowem cały rozpływam. Ale no idziemy coś tam jeszcze zobaczyć. Chodziliśmy tymi alejkami raz w prawo, raz w lewo i się lekko zgubiliśmy. Ale widzimy. Teraz w jednym kierunku powinniśmy chyba dojść do głównej alei. Ale bardzo fajne te alejki są. Budynki fajne są. Wszyscy mają te okiennice pozamykane, tam gdzie słońce. Ale minus 50. O, i kiepsika. No to chcę zobaczyć, tak ta ciuchcia kosztuje. To jest chyba napisane na tym. To świetnik. Świetnik na przetestowanie. Czekaj. Ktoś chciał. €15 do sobie. 50 minut jeżdżenia. Piotrek, ta kolejka 15 euro, a dzieci 5. 15 euro. 50 minut jeżdżenia. 50 minut. 15 euro. A ciekawe te mniejsze ile, nie? Takie tuk-tuki to są, nie? Zobaczcie, jakie ładne galaksy. Taki skromny. Graszka? Chodź na pokład. Nie, no to wiem, leci. Tak, kusi na pokład, Grazia. Będzie nasz? Będzie nasz.
Jak dacie dużo subów i różnych takich wsparć, to takiego kupię. Będę pływał. Są małe jednostki. Ostatnie podrygi jeszcze Splitu i wracamy. I wracamy do Pogosztone. Może po drodze jeszcze wjedziemy na jakiś taras widokowy. Będziemy koło Primorz ten jechać, to tam wjedziemy jeszcze na taras. A coś się pali. Zobaczcie, samoloty latają. Jeżeli to jak odbędzie nóżkową do wody. Tutaj mam akurat po drodze. Mogłyśmy się tutaj zatrzymać, ale... Tak, pewnie. Stoją tutaj ludzie, zobacz. O, zbija się. Że tu jakiś pożar jest. Każdy patrzy, no bo to jest zjawisko, tak? O, tak, jest to, no. Możemy też stanąć. Tak. Uważaj, Daniel. Patrzę na drogę, kamera nie patrzy w ogóle, patrzę na drogę. Tu się pali, tu las, bo było widać płomienie. O, może jeżeli należała i obniż. Zaraz będzie zrzucał. Zrzuca? O, tak. Pięknie, zobacz. No i jesteśmy ostatni dzień, już wyjeżdżamy. Mamy godzinę 7:30 i ruszamy do domu. Wszystko co dobre szybko się kończy, jak to mówią. Także następne filmy dopiero będą z Chorwacji za rok. To jest ostatni materiał i widzimy się w przyszłym roku.